Siema, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy, jak codziennie o godzinie 22. No i tyle, mam do powiedzenia. I witam bardzo serdecznie, pamiętajcie o tym, żeby odpalać sobie odcinki z playlisty, aby leciały wam podczas spania. Chciałem powiedzieć, że jesteście super ludźmi, pozdrawiam was bardzo serdecznie, jeżeli macie zły humor, to miejcie dobry. I jutro... Posłuchajcie sobie dwóch debili tutaj, może wam się poprawi, oczywiście. Może nie. Oczywiście, jutro imieniny swoje obchodzi Patryk, Zbigniew, Paweł, Regina. Nigdy nie ma takich normalnych imion kobiecych, zauważyłeś? Dziwne. Nie, były, bywały. Ej, jutro jest Dzień Świętego Patryka! Świętego Patryka? Ej, powinniśmy pojechać do Londynu, powinniśmy pojechać do Anglii na Świętego Patryka, że to jest zajebiste. A nie, do Irlandii jakiejś? To nie jest z Irlandii ten Patryk? Ale w Anglii też. Tak? Mi się kojarzy. Jak powiedziałeś Święty Patryk, to mi się kojarzy, kurwa, z takim zielonym koniczynką, jakimś takim rudym, zielonym gościem. Tak, bo to jest to, że się pije zielone piwo, zielone, no właśnie zielone, to mi się z Irlandią tak skojarzyło od razu. Też mi się to kojarzy z Irlandią, ale pamiętam, że to było też chyba... To nie jest też Wielka Brytania? Nie wiem, to nie wiem. Oni też nie obchodzą tego? Mi się tego? Z Irlandią kojarzy i z Bankiem Złota. A wiesz co? A może po prostu ja mam jakieś błędne skojarzenie przez to, że tam był jakiś irlandzki pub? Może. Albo ja może mam złe kojarzenie. W Łodzi nie, też ale kiedyś może byłem być w tak. Irlandzkim pubie i też tam właśnie był taki klimat. No, być może to był jakiś irlandzki pub, który ja widziałem, będąc tam w Anglii. Może tak. Jest tak, niedobre, że ciekawe... było, niedobre było to piwo irlandzkie, ale może dlatego, że w Łodzi, nie wiem. Jak coś. Ale wiesz co będzie fajne? Na kranach będzie zielone piwo pewnie. Nie, chyba. Pewnie będzie. Myślę, że wyjebane mają. Co ciekawe, jest również dzień łodzi podwodnej. No. Czy wiesz, że kobieta w ciąży pływająca w basenie to łódź podwodna ludzka? No, w sumie tak. W sumie tak. Szkoda, że peryskopu nie może zrobić. Jakby mężczyzna był no w ciąży, to by mógł peryskop zrobić. Ale wiesz, jakiś peryskop w wodzie? No. W basenie, na przykład? W basenie takim dmuchanym, co miałem na ogrodzie. Aha, i wystawał peryskop, no, bardzo fajnie. Trzeba dzisiejszy odcinek, jaki wymyśliłem, właśnie, to wydaje mi się, że może być, może nie być, spoko. Stanowiska pracy, które są w 100% przewartościowane. Co przez to rozumiemy? Że dostają no za dużo pieniędzy, za małe umiejętności. YouTuber, influencer. Uważasz tak? No. Myślisz, nie, że nie zależy, skądem? To nie da się do wszystkich do jednego worka wrzucić, ale tak. Niektórych. Jest dużo przypadków, o może jest tak. Dużo przypadków. Jest dużo przypadków, ale nie ma co wszystkich do jednego worka wrzucać, o. No, znaczy tutaj będzie bardzo takie, kurwa, nie wiem, będą trochę sprzeczne komunikaty, bo z jednej strony no, każdą pracę tu jest, no. Każdą pracę powinno się doceniać, ale no, z no w sensie, strony... jeżeli to jest tak płacone, to znaczy, że jest to tyle warte, no tu się nie ma co dyskutować, no. Skoro na tak przykład jest, to takie tutaj czuję, że będziemy miarsko. Przetłumacz to. Czuję, że będziemy miarsko, bo na przykład pierwszy przykład to jest inżynier wycinec. No, właśnie też to zauważyłem i tak. Przejście z trzech ostrzy do czterech ostrzy zajęło im 5 lat. No. Moim osobistym, a nie, to jest odpowiedź do tego chyba. Mój dyrektor IT, no to znowu kolejny, mój dyrektor IT, nigdy go nie ma w pobliżu, automatyzuje pocztę, e-mail i ma własną firmę. No ale kurwa, to żeby dojść do tego miejsca, żeby być tym dyrektorem czy coś, no to też musiał przejść swoje i tak dalej, no chyba. No chyba, że to dostał po starych i jest zjebem takim, no to wtedy nie bardzo, to możesz wtedy faktycznie mieć takie zdanie, ale jeżeli nie, no to... To normalka tak. Chyba. Jeśli ktoś inny jest wiceprezesem regionalnym, nie wiem z czego to było przetłumaczone, aż sobie kurwa chcę sprawdzić angielski. Regional VP, tak, to wiceprezesem regionalnym, albo tonie w obowiązkach pracując 70 godzin tygodniowo, albo nie mają absolutnie nic do roboty poza zbieraniem czeku. Co? Nie zrozumiałem kurwa tego totalnie. W sensie tu był jakiś sens, ale kurwa jak doczytałem, nie wiem. To już nie ma. Kiedy oglądam jakiś... No. Nic, no czytaj, ja byłem ciekaw, więc zobaczę, czy po angielsku ma to sens. Kiedy oglądam jakiś sport zawodowy i ktoś robi to źle, czyli źle wykonuje swój sport, rozumiem, że mimo tego, że robi to źle, ja prawdopodobnie nie będę tego robić lepiej. Tak jak ten trener NBA ma okropną noc, ale pod koniec dnia nadal jest trenerem NBA, a ja jestem jakimś gościem na kanapie oglądającym mecz. Czyli tu jest zarzut, że sportowcy. Tutaj jest zarzut, że sportowcy... Zarzut, że sportowcy? Nie, no poczekaj, przeczytaj ten początek, co tam się zaczęło. Kiedy to... oglądam mecz zawodowy, sportowy i ktoś robi to źle, czyli źle występuje, rozumiem, dobra, że... tego nie usłyszałem, że źle. No.
I czyli, że on nie będzie na jego miejscu i to go wkurwia, tak? Chyba tak. A zrobiłby to lepiej. No to zrób to lepiej, kurwa. Strateg Ferrari. Ale większość pracy może się wydawać, że są overpay, jak się mówi, over, no, że no, że za dużo dostają pieniędzy, a chuja robią, no, tak. O. Ale tak naprawdę to wszystko zależy od drogi, warte, którą przyszedłeś. No, od drogi właśnie, od... Dla mnie na przykład... Od podziału to tego. To jest przykład z życia wzięty, którym ja się zetknąłem. Mhm. I teraz. Kiedyś zrobiłem konkurs na YouTubie, gdzie zrobiłem beat i ludzie mieli nawijać na tym beatie i tam wygrana osoba mogła coś wygrać. Nie pamiętam już co to było, ale to kilka lat temu to było. No. I ja generalnie potrafię robić te numery, te bity, ale nie potrafię ich miksować, więc odezwałem się do osoby, która potrafiła miksować taki beat. No i ta osoba zrobiła mi ten miks dosyć szybko i napisała, że nie chce za to siana. No i ja mu wtedy powiedziałem, nie kurwa, i tak ci zapłacę, bo nie też, że ja czerpię z tego zyski, bo mam dealówę i zrobię ten konkurs, a druga rzecz jest taka, że ty, to, że zajęło ci to mało czasu i zrobiłeś to bardzo szybko, no jest uwarunkowane tym, że kiedyś poświęciłeś w kurwę czas na to, żeby się nauczyć robić to szybko. No tak, no właśnie. Więc to nie jest ważne, czy przyjdzie do ciebie fachowiec, który ci naprawi pralkę w 10 minut i powie, popuka dwa razy i powie, siema, zrobiłem dwie stówy. No, no to nie możesz do tego tak podchodzić, bo ten fachowiec lata mi się uczył, kurwa, to robić. No tak, ale właśnie to, no to też jest w sumie tak, to ma sens, to tak przywołując do innych różnych zawodów, to często pojawia się właśnie taki zarzut, że nie wiem, idziesz kurwa do okulisty, 5 minut jesteś i chuj 5 stów, nie? Na przykład często się taki zarzut pojawia. No ale ten pojawia okulista się ukończył studia. No, w stosunku do lekarzy się często to pojawia, nie wiem, idziesz z kaszlem kurwa do lekarza i też się zarzut pojawia, że ci zgarnął tyle kasy, a tylko powiedział 5 słów, nie? Jeszcze na bazie na kartce. Często najczęściej... się pojawia taki zarzut, no ale właśnie poświęcił na to chuj czasu, nie, żeby dojść do tego miejsca. No, najczęściej ten zarzut zrób, słyszać kurwa, studia można... lekarskie i tak rób, no. Najczęściej ten zarzut można usłyszeć w kancelariach, na przykład, jak się idzie podpisać jakiś dokument. Też, na przykład, też. No. Że Natalia już podpisuje dokument. No, ale to i dlaczego sam tego nie tego? Zrobię, sobie nie podpiszesz tego dokumentu? No bo to się nie znasz na tym, no to... Tak, no więc dla mnie, dlatego właśnie mówiłem, że jestem rozdarty, bo z jednej strony ja też mnie to wkurwia, a z drugiej strony to rozumiem i... Jeżeli ktoś, kurwa, dochodzi do momentu w życiu, w którym jeden podpis jego daje 5 stów, to, kurwa, jest dla mnie wygranym i jest zajebistym ziomkiem. No czy wygranym? No po prostu no coś, kurwa, zrobił, co teraz... No jest koksem giga, kurwa, że może sobie tak zrobić. Punktuję jakby, nie wiem, zapomniałem słowa. Sorry, kurwa, mówiłem wczoraj, dlaczego zamulony mogę być i mi mózg się lagować. Mam bardzo bliskiego przyjaciela, który należy do tej kategorii. Okej, już kurwa przyjaciela będzie wyzywał. Dosłownie siedzi przy biurku z widokiem na piękne jezioro i raz w miesiącu przejeżdża 60 mil, aby wizualnie obejrzeć zaporę. Po prostu podjedź do niego i obejrzyj. Nie rozumiem. Zawsze żartuję, jeśli chcesz zobaczyć, jak marnują się pieniądze z podatków, przyjdź do mnie do pracy. Jego poprzednia praca, budowanie dróg. No ale to jaką ma pracę, kurwa? Czekaj. Przetłumacz angielski. He's literally sits, no dobra, to było, racing visually. No jest tak samo, kurwa, więc nie zrozumiałem, o co chodzi. Jeśli chcesz zgarnąć czoną sobie pieniędzy, a następnie przejść na emeryturę, bardzo wcześnie, abyś mógł zająć się coś tamten, no to ważne, to można pójść na spawanie głębinowe, zwłaszcza na platformach wiertniczych. Można zarabiać 80 tysięcy miesięcznie, ale istnieje duże całkiem prawdopodobieństwo, że szybko umrzesz. Tak, słyszałem, że to jest w chuj praca taka, że dostajesz duże siana i chyba nie wiem, czy łatwo tam się dostać, czy nie, ale jest ryzykowna bardzo. Ale z jakiego względu? Ocean, nie? No tak, w sumie tak. To już wiem, z jakiego względu. I ktoś tu napisał, że szuka tutaj pomysłu do pracy. Tak, widziałem też. Moja mama, z którą jestem w separacji, pracuje jako wiceprezes do spraw nagród w międzynarodowej firmie. Zasadniczo aranżuje kontrakty, aby milionerzy mogli dostać więcej pieniędzy i otrzymuje za to 189 tysięcy funtów rocznie. Nawet ona uważa, że to śmieszne. Czyli aranżuje kontrakty, czyli co? Czyli nie zna się, czy zna się na tym. A jeżeli się zna na tym, no to co w tym śmiesznego?
Nie wiem. A jeśli się nie zna, to jest śmieszne. Jestem osobą pracującą na uniwersytecie stanowym i całkowicie zgadzam się z tym, że tam się dużo zarabia. Ludzie z wyższego kierownictwa nie są nawet w stanie na stanowiskach chronionych przez związki zawodowe, którzy teoretycznie powinni odejść jako pierwsi. Zamiast tego, jako jedyni dostali podwyżki COVID. O Jezus, kurwa, to już zaglądanie jakąś do portfela, to już jest takie... Około 2/3 administratorów wyższego szczebla na uniwersytecie, dla którego pracuję. Właśnie było to, że stałem teraz pod tytułem poniżej. Aha, aha. Szukam dalej. Rektor uczelni, na której pracuję, zarabia ponad 500 000 rocznie plus premie. Za każdym razem, gdy organizujemy wydarzenie, na którym ma się pojawić, w ostatniej chwili otrzymujemy wiadomość e-mail od jego asystenta, mówiącą, że coś mu wypadło i nie może przybyć. Ta uczelnia odmawia również płacenia wyższym pracownikom, studentom, ponieważ twierdzą, że jest to niemożliwe ze względu na niewystarczający budżet. No, to akurat ma chyba najwięcej sens ze wszystkiego, co tu było napisane póki co. Pewnej nocy opiekowałem się trójką dzieci przez około 2 godziny. Dzieci poszły spać, kiedy tam dotarłem, a rodzice zostawili dla mnie obiad. Więc wszystko, co robiłem, to jadłem ich jedzenie, oglądałem telewizję i głaskałem ich psy. Kiedy wrócili do domu, mama zapłaciła mi $100. Powiedziałem jej, że to stanowczo za dużo. Wybełkotała: nie martw się, jestem pijana. To była najbardziej przepłacalna praca w historii. LOL. Aha. No to takie, kurwa, to jest opiekunka teoretycznie, bo zapłaciłeś mu za czas, że siedział w domu i pilnował twoich dzieci, no. No tak. Mój wujek był pilotem komercyjnych linii lotniczych. Opisał swoją pracę jako znacznie przepłacaną w normalnych okolicznościach i znacznie niedopłacaną w sytuacjach awaryjnych. No, ma to jakiś sens. Bo w sumie z tego, co faktycznie słyszałem, się tak na pierwszym miałem takie wrażenie, że no kurwa, no ale uczył się na pilota, umie latać samolotem. Ja chuja wiem o tym i pewnie... Znaczy miałem tak, że okej, no to jest tyle warte faktycznie, ale tak gdzieś kojarzę, że było coś takiego gdzieś kiedyś, że jakąś informację widziałem, że właśnie jak jesteś pilotem, to się wydaje takie ciężkie i pojebane, a tak finalnie to tam nic nie robisz, tylko siedzisz. Że tylko musisz przypilnować tam czegoś i chuj, później masz wyjebane. No ale to i tak, no, trzeba było się tego nauczyć, tak. No. Ktoś napisał jeszcze a propos tego pilnowania dzieci, że miał taką sytuację, że pilnował dzieci rodziców, którzy płacili mu przed wyjściem, żeby nie zapomnieć mu zapłacić, a potem jak wracali, to i tak byli pijani i tak mu jeszcze raz płacili, bo nie pamiętali, że mu już zapłacili. I 2 razy dostawał wypłatę za jedną robotę. Ktoś napisał, że dyrektorzy generalni szpitali. Okej, okay, to zaraz zobaczymy, chcę zrozumieć czemu. A właściwie prawie całe wyższe kierownictwo szpitala. A to dużo też było ogólnie, że dyrektorzy i generalnie kierownictwo. Więc tak. Chciałbym to zanalizować, dlaczego jest uważane, że jest przepłacana ta praca. Jest tak wiele warstw zarządzania, że wielu z nich ledwie kiedykolwiek postawiło stopę w placówce opieki zdrowotnej, nie mówiąc już o kiedykolwiek rozmowie z pacjentem, a mimo to wszyscy zarabiają 6, 7, 8 cyfrową pensję plus mega premię. Dyrektor generalny mojej sieci szpitalnej zarabia $11 milionów, nie licząc premii, co mnie niepokoi, ale jeszcze bardziej martwi mnie to, że wszyscy członkowie zarządu i bezpośrednio pod nim zarabiają prawie tyle samo. To setki milionów zmarnowanych pieniędzy wypłacanych ludziom, którzy próbują pozbawić personel dobrych zarobków i nakłaniać pacjentów do płacenia dużych rachunków. Ja się nie zgodzę z tym. Na to właśnie powiedz dlaczego. Chciałbym. Bo taki dyrektor szpitala ponosi odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w szpitalu, więc jeżeli ktoś umrze, to on jest za to odpowiedzialny, że ktoś umarł. Więc to nie jest tak, że ten człowiek sobie siedzi... On jest odpowiedzialny za to, tak? Tak. Jeżeli ktoś umiera w szpitalu, to idzie głowa dyrektora, nie? Kurwa, to nie jest ważne, czy lekarz, kurwa, zawinił, czy nie. Znaczy lekarz też pewnie, ale głównie dyrektor, nie? Jeżeli coś jest w szpitalu nie tak, coś się odpiera, jest jakieś, kurwa, zaniedbanie, no, niby to jest tak. Z jego winy. No tak. Więc to nie jest tak, że to jest osoba, no, ale która to i tak siedzi i ma sobie więcej głowa. Roboty pewnie odwalają, jeżeli jest generalny już taki dyrektor, no to i tak więcej roboty odwalają, czy jest pod nimi, nie? Osoby, więc tu... No tak, no on dyryguje, nie? No tak, no. No ale zarządzanie też nie jest łatwe. No nie jest łatwe, szczególnie jak jest to duży, a co chciałeś powiedzieć? Duża placówka. Co chciałem powiedzieć? Nie pamiętam, kurwa. A propos czego? Woda. A propos tego? Czekaj. Tego, no.
A, że nie, że jedyne właśnie to, że faktycznie skoro on zarabia tak mega dużo ten, to że pracownicy, którzy faktycznie odwalają też dużą, czyli jakieś lekarze i tak dalej, którzy odwalają w tym przypadku na przykład też dużą robotę, no to faktycznie można by to pewnie jakoś kurwa sensowniej rozdzielić, ale chuj wie, nie wiem, nie byłem inside taki biznes nigdy, więc nie wiem, czy można by. Mówię z boku. Ja mam fajną historię o pracy, która była overpay i jeszcze kurwa pojebane. No to dawaj. I to znasz tą historię. Okej. Myślę, że może bym opowiedzieć, ale bez zawierania danych osobowych, ani kto to był i tak No to dalej. powiedz, bo na razie nie mam w Mieliśmy głowie znajomego, niczego. albo mamy znajomego, nadal nie będę ujawniał tutaj tajemnic, który, no że tak powiem, miał pracę. I ta praca. Była to w dosyć dużej firmie, w pewnym dużym mieście. I była to taka firma, którą na pewno każdy z was zna. Okej. I była to fabryka. Fabryka dużej firmy, którą każdy, no każdy kojarzy tą markę. I to była tak Okej. duża firma, że ten znajomy przyszedł tam do pracy i z dnia na dzień, kiedy się zatrudnił, pojawił się tam może raz i był na okresie próbnym, codziennie przynosił chorobowe zwolnienie. I nie A, w dlatego, ten że był sposób. chory, tylko po prostu no, nie chciało mu się do roboty iść. I oni mu nie dość, że mu płacili za to chorobowe, to oni nawet nie wiedzieli, że jego kierownicy nie wiedzieli, że on jest na chorobowym, bo jak na przykład miesiąc później przyszedł do pracy, to oni mówili: a ty u nas pracujesz? Myśleliśmy, że cię zwolniliśmy czy coś, nie? I co ciekawe, ten szczebel wyżej nawet tak bardzo nie dawał jebania o to stanowisko, że nie dość, że oni mu zapłacili za ten miesiąc pracy, gdzie on w ogóle nie przyszedł, to jeszcze przedłużyli mu umowę na rok. I on przez ten rok, znaczy oni potem go jakoś wyjebali z tej roboty, ale przez długie miesiące on nie chodził do tej pracy w ogóle, a mu płacili za nią. No tak, ale to nie wiem, czy overpay, to jest bardziej po prostu taki hack, który kurwa można, lifehack taki, który można wykorzystać, nie? To dużo też jest przypadków, To że jest ten lifehack taki, który nie powinno się wykorzystywać, ale jest nie ten, coś ale. tego typu, że wiesz, jak masz te duże korporacje, to ten, ale no one też na tym nic, kurwa, chyba mi się wydaje, nie tracą, bo to też nie są przypadki No jakieś jak nie takie, że tracą? no jeżeli to jest przypadek, tak, że kilka osób tak robi, czy coś, no to wiesz, No dobra, w ale tej wiesz, proporcji, to nie są chyba straty ogromne. mimo wszystko jesteś zatrudniony na umowie o pracę, dostajesz wszystkie socjale i jeszcze dostajesz siano, a siedzisz w domu i nie pracujesz. No to jest kurwa No overpay. tak, no to jest taki kurwa właśnie lifehack, takie oszukanie trochę, tak samo jak No. dużo kobiet tak robi chyba te, znaczy nie wiem czy dużo, no ale zdarzają się takie Tak. przypadki, że chodzi o tam coś o ciążę i te jakieś tam tego typu Tak. rzeczy Dlatego też. większość pracodawców, z tego co Dużo. wiem, patrzy na to, że jest No. kobieta, to niechętnie, to po pierwsze, a po drugie, jeszcze jak ma faceta, to już tak w No, ogóle nie zdarzają się chcą. takie przypadki, że faktycznie tak. No, jest jakieś Albo jak jest świeżo podejrzenie, po że faktycznie możesz ślubie. to. Bardzo często na rozmowach o pracę o to pytają właśnie, czy jest świeżo po ślubie, czy coś tam. No bo to wiecie, to jakby ja się nie dziwię, bo gdybym zatrudnił kogoś, ktoś był w ciąży, ja bym musiał mu przez rok płacić za to, że on po prostu jakby no nie pracuje, ale muszę mu za to płacić, no No to. ale właśnie tak, no niby fajne, takie w sensie można tak kurwa to oszukać i tak dalej, tak samo z tymi zwolnieniami, to też nie jest problem dostać zwolnienie od lekarza czy cokolwiek, ale przez to rodzą się jakieś takie konsekwencje, że no to tylko możesz wykorzystać na umowie o pracę, a rzadko mi się wydaje teraz kiedy dostajesz umowę o pracę, już bardzo mało To jest powód, pracodawców dla którego nie dostajesz. i z tego względu właśnie, no i plus opłaty państwowe, to już Tak, tam chuj, tak. ale głównie też z tych względów mi się wydaje, ludzie, pracodawcy nie dają umów o pracę, nie, tylko albo B2B, Tak. albo jakieś inne Ale ja się umowy. absolutnie nie dziwię, bo No jeżeli tak, ktoś no właśnie ma mi się wydaje swój przez mały takie bazy. właśnie tego typu sytuacje, nie, więc to Bo my długo nie teraz. będzie działać i Tak, bo możliwe, że nie działa. my teraz myślimy jakby w wizji dużej firmy, korporacji, która ma tysiące pracowników, ale wyobraź sobie na przykład, że twoja mama ma warzywniak u ciebie w Zgierzu, kurwa, No. i ona z niego zarabia bardzo mało, zatrudnia pracownicę, żeby odciążyć sobie trochę tego i żeby coś tam mu zrobić, i ta pracownica zachodzi w ciążę, to No pomyśl, tak, jakie to i są musisz koszty. płacić i nic, nie? I masz I ty koszt nie możesz jej utrzymania tego zwolnić. pracownika. No Ty to nie tak możesz jej samo, zwolnić. no to dokładnie podobna sytuacja, jeżeli chodzi o mieszkania, nie? I wynajmowanie ich. To też się dużo zdarza Tak. sytuacji, że ktoś właśnie w ten sposób wykorzystuje te luki w prawie Tak. jakieś i też sobie mieszka za frytę, a ktoś na tym traci, nie? Dlatego też coraz częściej są umowy różne, które,
się przed tym bronią. I to nic dziwnego. Kaj, sekundę, bo mi telefon dzwoni, nie wiem kto to dobra, jest. Dobra, teraz poczytam kolejne, coś popierdolę. Siema widzowie. Nadal nie wiem, co robią konsultanci z dużych firm. Konsultanci? No, rozmawiają chyba z ludźmi. Ale czy oni dużo zarabiają? Nie wiem, chyba nie. Odbrałem telefon i ktoś się rozłączył. A ktoś odpisał, zajmuje się konsultacjami. To po prostu zlecanie prac biurowych na zewnątrz lub tworzenie puszystych prezentacji PowerPoint nawet kierownicy pretekst do autoryzowania wydatków to nie jest zły koncert. A, rzadcy. Nie wiem, o jakich konsultantów chodzi, bo skojarzyłem to z tym. Z jakimiś takimi telefonicznymi. To chyba dużo nie zarabiają, może jacyś inni. Konsulting, może coś do zdobywania doświadczonych eksperckich porad. No ale to ja też właśnie dzisiaj byłem właśnie u lekarza, no i też zapłaciłem chyba 405, coś takiego, za to, że mi kurwa poruszał coś i napisał parę słów na tym. No ale no to kurwa, o, tak jak wcześniej mówiłem, no. Jeżeli o to chodzi z konsultacjami. Sam bym kurwa tego nie rozkminił, więc no, musiałem zapłacić, no tak działa świat, kurwa. Moja ostatnia praca na studiach przed rozpoczęciem kariery. Byłem nocującym personelem schroniska dla mieszkań przejściowych, ponieważ ci klienci byli w zasadzie na nogach, zanim przybyli. Byli całkiem samowystarczalni. Zarabiałem około 25% więcej niż inne prace na nocną zmianę, które mogłem wtedy dostać, a przez większość nocy wszystko, co musiałem zrobić, to zaparzyć jeden dzbanek kawy. Przez resztę czasu mogłem oglądać telewizję, grać w gry wideo, zajmować się obowiązkami domowymi itp. Jedyną pracą, której wiem, że była lepsza, było spanie w nocy, ponieważ przez cały czas musieliśmy mieć dwóch pracowników. Jak sugerowano, ten gość zarabiał znacznie powyżej stawki minimalnej, żeby po prostu spać tam w weekendy. Tylko czekaj, bo nie zrozumiałem, jaka to była praca. Rozumiem, że no miałeś siedzieć po prostu przez całą noc i czegoś pilnować, czy co? A byłem personelem schroniska dla mieszkań przejściowych. Kurwa, czekaj, przetłumaczę, co to znaczy, bo zrozumiałem wszystko poza tym, co to był za zawód. I was an overnight shelter staff for transitional housing. Co to jest transitional housing? Nie wiem. Dużo rzeczy z Reddita, z tej Ameryki, tak na polski nie rozumiem. W sensie bo nawet to jest chyba slang. Nie slang, tylko mi się wydaje, że po prostu w Polsce nie ma niektórych rzeczy, które tam są, po prostu w Stanach. Więc ten transitional housing... A, no to nie jest wynajem po prostu krótkoterminowy, o to chodzi? Że jakieś coś typu Airbnb jakby, tak kurwa na skróty tłumacząc? I że po prostu tam coś pilnował, siedział? Nie wiem, coś tego typu. Ktoś napisał, że pośrednicy w handlu nieruchomościami zarabiają za dużo. Byłeś? Pośrednicy w handlu nieruchomościami. I teraz pomyśl na przykład, jak masz mieszkanie i na przykład masz agencję, to ona bierze pół czynszu za transakcję. Okej, okay. O tutaj już można podyskutować na przykład, bo do tego chyba aż takiego doświadczenia długiego, mocnego nie jest potrzebne to. Wystarczy się po prostu zaangażować. Odbierać i telefon i jeździć w miejsca, pokazywać mieszkania. Trochę dowiedzieć na ten temat. No ale z drugiej strony, no okej, okay, to faktycznie jest praca, która nie jest jakoś mocno ważna, nie jest jakaś kurwa wymagająca nauki i tak dalej, jeżeli chodzi o to, no ale z drugiej strony to ludzie kurwa płacą za to, więc jeżeli by ludzie za to nie płacili, nie chcieli tych usług, to by ta praca nie istniała, bo by nie zarabiali tyle, więc skoro ludzie płacą za to... Ja na przykład nie chciałem, a byłem no to... przymuszony, żeby tego korzystać, bo było fajne mieszkanie, ono było w agencji, musiałem je wziąć, bo nie było. No okej, okay, no to jest akurat niefajne w takiej sytuacji, jeżeli ktoś właśnie no... Bardziej znaczy, mnie zastanawia... To też wygoda jest, wiesz, no, jak ktoś wynajmuje, no to chciał kurwa wyjebane mieć i za to da, po prostu to wystawił ten, tylko... No tylko wtedy, wtedy patrz, poczekaj, patrz, to w moim ja zdaniem, wiem. Nie wiem, chyba, że to tak jest, to zależy już od sytuacji pewnie, ale skoro ktoś wystawił to mieszkanie do agencji, bo samemu się nie chciało ogarniać, no to akurat minus, że ty za to zapłaciłeś, to on powinien za to zapłacić. Pewnie on też zapłacił za to. A on za to nie płaci, on za to nie płaci. Bo mi się wydaje, że są dwie opcje, albo pokrywa ten koszt wynajmujący, albo najmujący, czy tam... Zawsze ten. Trzeba zapłacić za agencję, nie zawsze. Czasem było tak, spotkałem się z ogłoszeniami, jak szukałem mieszkań, że było tak, że nie płacisz kosztów, mimo iż to było przez agencję, to nie pokrywałeś kosztów, to ten koleś, co wynajmował, okay. To płacił, nie? Okay. Te koszty. No i to, ale... tak, no to tak bardziej powinno być, no bo to ty ja zawsze tym, kurwa, nic nie masz z tego.
Okej, okay? Tak. Kiedy szukasz mieszkania i zlecasz tej agencji, żeby to ci jest OP. Za ciebie, no to wtedy okej, to ma sens, żeby to zapłacić, no bo wtedy ty masz wyjebane. A ja nigdy o tym nie pomyślałem, stary. Ale skoro ten koleś, który chce mieć wyjebane i wynająć mieszkanie, no to on powinien zapłacić, a nie ty. No to już trochę jest akurat bez sensu, fakt. Ja zawsze na to miałem wyjebane, na tę agencję mówiłem, kurwa, po chuj to ludzie robią, nie mogą sami ten, ale teraz jak o tym pomyślałem, jeżeli ja mam nic nie zapłacić i ktoś ogarnie za mnie całe mieszkanie, da komuś, znajdzie fajnego lokatora i on jeszcze zapłaci za to, no to chuj, to zajebiście, nie muszę nic robić. No ale właśnie to chujowo, kurwa, ze twojej strony trochę, że wiesz, że to ktoś musi jeszcze za to płacić, a nie ty, skoro ty chcesz mieć wyjebane, chyba że też coś płaci, no nie wiem, może kurwa obustronne koszty są, to wtedy nie wiem, z kolei z agencji ale... strony chujowo. Bardzo często jest tak, że... Może co? Co? Co się stało? Adobe mi wysłało maila, że kończy mi się subskrypcja i będzie podwyższone ten... A mnie nie wysłali, sami zapłacili coś tam. Znaczy nie wiem, przyszło mi powiadomienie z mBanku, że płatność pobrana. Jakiś systemu. Ale nie, mi wy napisali, że kończy się mi subskrypcja. No, nie napisali, że się kończy subskrypcja i sami przedłużyli. Podwyższyli ci? Nie wiem ile zapłacili. Mi podwyższyli kasę, napisali, że podwyższą. Chyba jakieś, kurwa, coś około 6-8 stów, ale to chyba za cały rok już jest. Dobra, wracając. Nie. Chciałem powiedzieć, że... bardzo często spotykam się też z zagłoszeniami, które gdzieś jest napisane, że agencjom dziękuję. Tak, no bo agencje też same z siebie się odzywają do osób prywatnych, które wystawiają mieszkania, żeby wiesz, zająć się, nie, i ogarnąć. No to tak, kurwa, działa ta praca, no. Raczej do minus, że właśnie jak w tej sytuacji, co ty byłeś na przykład, to nie fajnie, ale jeżeli, no wiesz, samemu chcesz se za to zapłacić, żeby ktoś ci mieszkania poszukał, no to normalka już. Tu jest jakaś długa wiadomość, ma dużo lajków, więc zaryzykujmy i zobaczmy, czy warto było to przeczytać. Ten, który miałem... A, czyli tą pracę, którą miałem ostatnią, tak? Czy ten, który miałem w mojej ostatniej pracy biurowej. Pierwotnie zostałem zatrudniony jako kierownik nowego projektu, ale projekt nigdy nie został uruchomiony i miałem długoterminową umowę. Okej. Okay. Po 5 miesiącach otrzymywania wynagrodzenia za rejestrowanie i kończenie pracy bez wykonywania żadnej faktycznej pracy, ktoś zobaczył mnie w puli dostępnych współpracowników i zaprosił do przyłączenia się do ich projektu jako agent pierwszej linii. Najwyraźniej w pewnym momencie baza danych po prostu oznaczyła mnie jako dostępnego pracownika, nie wspominając o randze, na jaką zostałem zatrudniony. Pracowałem w firmie 6 lat, otrzymując pensję menadżera, ale z obowiązkami zwykłego agenta. Odrzuciłem każdą ofertę wzrostu, jaką miałem, ponieważ pracowałem tam tylko po to, by spłacić dług. W końcu zarobiłem pieniądze z bardzo małym stresem i opuściłem firmę w świetnych stosunkach. Okej, czyli chodzi o to, że został zatrudniony jakiś ten i faktycznie nic nie musiał robić, tak? Tak jakoś, kurwa, to mam tak samo stało. Tutaj. Mam tak samo tutaj. Pracuję w Crisco. Myślę, że to odpowiednik sklepu spożywczego. Z mojej 8-godzinnej zmiany prawdopodobnie pracuję najwyżej godzinę. Przecież większość mojego czasu oglądam film, czytam lub robię cokolwiek, co chcę. Jest kilka pozycji, które muszę uzupełnić. Większość tego, co sprzedajemy, pochodzi od dużych firm takich jak Coca-Cola, Pepsi czy Arcor. Ale oni wszyscy mają zewnętrznych pracowników, którzy odkładają te produkty. To prawda, że mam mojego szefa, który nikogo z nas nie wkurza. No i że generalnie podczas 8-godzinnej zmiany pracuję tylko godzinę i uważa, że to jest zajebista robota. No to, kurwa, to jest zajebista robota. No tak, no zależy, wiesz, jaki masz cel, kurwa, w tym życiu, żeby pracować. Jeśli chcesz Prawda. Nic nie robić i mieć kasę, to wyjebane masz i tak żyjesz, no to już zależy. Ale ja się od spotkałem człowieka, z tym, że... Ja na przykład bym nie mógł tak mieć, że siedzę, kurwa, nic nie robię i wiesz, i dostaję kasę jakoś, no. Mamy tak. No plus minus tak, no ale chodzi tam już, wiesz, jak koleś tak mówi, że nic nie robi, kurwa, totalnie, nie? To bym się, kurwa, nudził, no jednak. No my, jednak sorry, już no jak nagrywamy. Dłuższy czas jakoś siedzę, no to mi się nawet chce nagrywać, tak, kurwa, żeby coś tu popierdolić, coś porobić, no jakoś no tak. Coś, kurwa, to wymaga mimo wszystko, nie? Ale wiesz co, tak jest generalnie, że jak ktoś ma pracę, w której pracuje bardzo dużo, i ma mało czasu na wolnego czasu, to chce w końcu mieć taką pracę, gdzie będzie miał mało czasu, dużo czasu no wolnego. Tak.
ale jak ktoś pracuje w takiej robocie, że ma dużo czasu wolnego albo ma coś łatwego do roboty, to chce się rozwijać i chce szukać innej roboty, gdzie się zapierdol. No zawsze dlatego, szukamy czegoś, co jest coś innego. No dlatego ja mi się wydaje, że teraz jest spoko, bo się z mojej pozycji mówiąc udało ogarnąć tak, że i nie jest tak, że nic nie robię, i nie jest tak, że się przepracowuję, o, jest tak optymalnie po prostu. I jest no i tak jest dla mnie okej, okay, jest tak dla mnie okej. Okay. Nie chcę się przepracowywać i nie chcę też nic nie robić. Jest kurwa optymalnie jak dla mnie. Tak. Tak. A masz fajny laser. Ale z ciebie Bambik. Ktoś napisał, że trener personalny zarabia za dużo niż powinien. Ale to jest kolejny przykład, tak jak kurwa z tym, no. No nie musisz mu kurwa płacić, no jeżeli chcesz se sam w necie. Nie musisz. Też możesz se poćwiczyć, ale no nie wiem, ja na przykład też teraz powiem tak, że chętniej bym skorzystał sobie niż samemu się uczyć. Jak to było 10 lat temu, jak chodziłem na siłownię, to wolałbym pójść z trenerem, który kurwa będzie mnie kierował jak małym dzieckiem i będę robił dobrze coś. To wolałbym mu zapłacić niż samemu się z tym bawić. Prawda. Więc to już zależy. Co to jest kupiec liściowy? Tłumacz w ogóle. Nie wiem właśnie, ale to najczęściej jak te rzeczy, których nie rozumiałem, przetłumaczyłem na angielski, to też ich nie zrozumiałem, więc mówię, to są rzeczy, które po prostu może w Ameryce są jakieś popularne lub inne nazwy mają po prostu. Tak samo jak z tym wynajmowaniem mieszkania, jakaś inna nazwa była i może to coś innego w ogóle było. Sprzedawcy samochodów naprawdę jeszcze coś robią. Ostatnim razem, gdy kupiłem samochód, sprawdziłem w internecie, przeprowadziłem badania i dokładnie wiedziałem, czego chcę i po prostu pojawiłem się gotowy do zakupu. Dealer właśnie dał mi kluczyki do jazdy próbnej, a potem zrobił za mnie papierkową robotę. Czekaj. Czyli co? Czyli sprzedawcy samochodów naprawdę jeszcze sprzedawcy coś samochodów robią, a później napisali, że odwalił za ciebie całą papierkową robotę. No to. No co, ale ktoś to napisał mu po komentarzu, bo ja miałem tego posta, ale go nie czytałem. Pod spodem jest napisane, że tak jak klientów jak ty jest mało i że większość osób ma wyjebane w research i pyta się o wszystko sprzedawcy. No tak, no właśnie ja też teraz mam tak, że wolę się do jakiegoś kurwa specjalisty w tym zwrócić. To nie takiego, który po prostu ma wypierdolone właśnie w to i ten, tylko takiego faktycznie, który ma zajawę do tego tematu. To wolę czas poświęcić na szukanie tego specjalisty dobrego, niż szukanie samemu informacji, kurwa, o tym i się uczenie tego. Ale to zależy, no w sumie też, no. W przypadku akurat tego bym wolał, żeby papierkową robotę nie odwalać, bym nie chciało mi się. Więc jeżeli odwalił papierkową robotę, to fajnie. Kopalnia. Czekaj, kopalnia, że za dużo zarabia, to chyba za mało mi się kojarzy, ale dobra. Kopalnia. Jestem inżynierem DevOps w startupie w fintech. Piszę konfigurację serwerów za 125 tysięcy dolarów rocznie i pracuję zdalnie około 10-20 godzin tygodniowo. Ciągle myślę, że zorientowali się, jak łatwa jest moja praca i postanowili mnie zwolnić, a zamiast tego mówią mi, że wykonuję świetną robotę i awansują. Paliłem trawę przez całe studia, skończyłem filozofię i nie skończyłem szkoły. Co? Już tak kurwa w połowie zrozumiałem. No to mu odpisują z tym fintechem jakimś. Znalazłem jakąś kurwa gówno burzę, gdzie influencerów są, że influencer i się wyzywają w komentarzach. No to już na starcie powiedziałem. Sprzedaż farmaceutyczna lub medyczna. Jestem małym klinicystą, który 5 dni w tygodniu zajmuje się medycznymi przedstawicielami handlowymi. Bla bla bla. Ponieważ twoi pacjenci potrzebują swoich, z wyjątkiem kwalifikacji medycznych, aby dokonać tych ustaleń. Nie potrafią odpowiedzieć na pytania medyczne dotyczące ich produktów. Każdy przedstawiciel, z którym mamy do czynienia, może zostać znaleziony w Google i zarabia ponad 3-krotnie więcej niż łączna pensja mojego personelu biurowego składająca się z 4 osób. Okej, okay, no to chodzi chyba o to właśnie, że chuja te osoby rozumieją i możesz sobie te informacje samemu sprawdzić bez problemu, tak czy nie? Nie, no chyba chodziło o to, że chuja i tak wiedzą o tym, tylko ten. No to akurat fakt, że jeżeli ktoś chuja wie o tym i nie jest specjalistą i tylko tak osy ciągnie kasę, no to akurat tak. Ktoś napisał, że CEO Tesli facet spędza 100% swojego czasu na Twitterze. Najwyraźniej się to interesuje. A ja oglądałem ostatnio wywiad jakiś Polak jakiś, który pracuje właśnie u Elona Muska. Albo pracował, nie pamiętam. Co powiedział? Dużo rzeczy powiedział, no to zależy co konkretnego chciał wiedzieć, co powiedział. No. Jakimś tam w tym rakiety buduje, o. I to dla mnie się pojebane wydawało. Nie wiem ile zarabia i czy to jest ten
tyle warte, ale na pewno jest w chuj warte, bo jak ktoś coś mówił, to ja mówię, ja pierdolę. Inny świat, kurwa. Gwiazdy filmowe. Gwiazdy filmowe? No tak, to widzisz, napisał, zależy, no? Bo słyszałem, że wcale nie zarabiają tak dużo. W sensie właśnie, chodzi po castingach i się chuja dostaje, no? W sensie właśnie tylko gwiazdy, o. No. Z jakiegoś powodu są tymi gwiazdami chyba, tak? Nie wyzywajcie mnie, że jestem babikiem, po prostu nie mam fotolców. Kardashianki. A wiesz, że Kim Kardashian wybiła się na tym, że miała ten sextape swój? No. Pojebane? Zobacz. Nie wiem, nie znam całej historii jej, no zależy jak to wykorzystała. No ale jeżeli to może prawda, to bo taki to dobrze, widziałem. Chyba tak z pizdy dużo ludzi ma sextape'a i się nie wybijają. Marta Linkiewicz na przykład. Ma sextape'a? No nie, no wybiła się na seksaferze. A, no tak. No ale wykorzystała to, no dużo ludzi. No. Popek z Kalisza, co się z nim dzieje? Nie wykorzystał, a widzisz, a mógł. I też by miał karierę. Kurwa, przecież on naprawdę mógłby teraz, realnie mogłoby dojść do sytuacji, że on by się na gali freakfightowej bił z samym Popkiem, kurwa, Popek versus Popek. Ja no, pierdolę. Ale co ciekawe ci jeszcze powiem, na przykład osobą, która wykorzystała mema i wykorzystała do tego, żeby się wybić, no. Zony. Tak? Zony to jest ten sam koleś, który nagrał kolanami na ryj. No tak, to wiem, ale... I to był jego viral pierwszy, który się udał i on to wykorzystał, no, żeby... No na tym się zostać... wybił, ludzie się... Znaczy, ja wiedziałem już ludzie później, go znali jakby tam stamtąd. W internecie gdzieś się pojawiał i tak dalej, no to kojarzyłem, że to jest on, ale... W sensie dowiedziałem się, że to jest on, ale... Nie... No, ale nie, no, chodzi o to, nie że wykorzystał to. Nie zauważyłem go wykorzystał przez ten potencjał. Wykorzystał ten ale potencjał. Ale się nie wiem, przez to było cicho o nim w chuj lat i po prostu zaczął, no tak, kurwa, ale... chyba coś tam se streamować, coś robić. Ale zobacz, to... jak zaczął sobie streamować, to mi się wydaje, że dużym motorem napędowym było to, że wiele osób pytało go: ej, to jest ten koleś, który kolanami na ryj zrobił. Mi się wydaje, na pewno, że mało. Na pewno. Mi się wydaje, że w chuj ludzi. Chociażby ja mi na przykład. Mi się wydaje, że mało. A no to ten, no nie wiem, ja tak nie miałem akurat. No nie. A ja tak miałem. Ale no to może tak nie było na przykład. Administracja, strasznie kurwa piszę o administratorach cały czas, szpitala no. I w ogóle dyrektorach. Coś jest. O kurwa, tu jest jakiś ból dupy. Każdy aktor, gwiazda sportu, piosenkarz, celebryta i prezes. No nieźle kurwa, któryś tu dupa boli, widzę. Mówię, dużo się sprowadza do tego, że i tak finalnym kurwa rozstrzygnięciem tego jest to, że zależy, czy ktoś tą robotę traktuje właśnie po to, żeby nachapać się kasiory, że tak powiem, a jeżeli nie jest specjalistą w swoim fachu, no to wtedy faktycznie można powiedzieć, że chujowo, że tyle zarabia. Skoro... Panie, bo trzeba tak robić, żeby się nie narobić. No, no właśnie. Właśnie, widzisz. No. Ale patrz, to mi się wydaje, że najczęściej mówią to osoby, te, które mówią, że o, ten tyle zarabia najwięcej, nie zasługuje na tyle. Właśnie mówią te osoby, których motto życiowe jest: panie, trzeba się narobić tak, żeby się nie narobić. Znaczy mi generalnie wydaje, bycie zawistym, tak. Bycie zawistym jest kurwa chujowe w życiu strasznie i martwcie się kurwa sobą i se żyjcie swoim, no tak, życiem, to będzie wam się milion razy lepiej żyło niż ten. No właśnie. O, możemy pogadać, bo wczoraj na przykład... przewinęło mi się i to nie ja oglądałem, ale przewinęło mi się, że jest Fagata hejtowana, że zrobiła operację plastyczną. Chuj mnie to obchodzi, tak szczerze. A ludzie się ale o to czemu jest? No bo że wygląda źle podobno po tej operacji. A no to ja no zapytałem, to, że wygląda źle, no to akurat mogą mieć opinię taką, że wygląda no źle. No tak, no, ale ja powiem tak, że chuj mnie to kurwa źle obchodzi, jak ona wygląda. No niech też se mnie robi, chuj kurwa, to obchodzi. No też mnie chuj to obchodzi, no. A ludzie tym znaczy, żyją, jeżeli... piszą... Jeżeli mi się by nie podobała, no to bym powiedział, że mi się nie podoba, ale, no ale tak czy siak mam nadal to zajebane. No. Wyrażanie zdania na temat tego, że chuj nie podoba mi się to dalej. No tak, wyrażanie zdania, a posiadanie do tego problemu to są dwie inne rzeczy. No. I robienie gównoburzy w internecie na Twitterze to jest kurwa... No trochę tak. Nie? No. Niech se kurwa robi co chce. Bardziej niech będzie kurwa karana za to, że coś odjebała, a nie za to, że se operację robi. Wyjebane w tę operację, tak. Kurwa. Zrobiła 1000 gorszych rzeczy. No. W sumie tak. A przynajmniej o jedną. O tą konkretną personę chodzi, no. To tak. No. No więc jakby... Ale to w ogóle, ja jakoś ominąłem ten czas w internecie, kiedy stało się tak, że ludzie mają, nie są cancelowani. Nie wiem, kiedy to się stało, tak, że ludzie zapominają o tym, co ktoś robił w internecie. Tak jakoś, że tak mają wyjebane. Po prostu ta osoba istnieje i...
i nawet ten, nie wiem, jakoś przeoczyłem ten moment. Bo kiedyś to wiesz jak było, no kurwa, ktoś, no, no tak. Już pierdoliliśmy o tym nieraz, ale już się nie będziemy powtarzać, tak, kurwa, tak, okej, tak. Boomer, ale no. No i chuj, no tak. Czekaj, jest, no. To tylko świadczy o tym, że musimy coś odpierdolić, kurwa, i sobie na tym zarobić i nie będziemy skasowali, co wydajesz. No. Odpierdolmy coś, wyrucham ci na siano i się oszukam, nagraj film o tym. Siema. Myślę, że miałby... Czekaj, chciałem jeszcze jedną rzecz przeczytać. Stanowiska, na które dana osoba... A, dobra. To jest to, jak co podsumowałem, dziękuję. Upewniam się tylko w moim zdaniu, elo.